Czosnek, przyprawa i naturalny antybiotyk oraz afrodyzjak. Infekcje wirusowe lapiemy w okresie jesienno-zimowym wyjadkowo często. Wahania temperatury, zimne powietrze, deszcz i śnieg wpływają negatywnie na nasz organizm. Jak się ustrzec przed częstymi infekcjami? Czym zastapić zbyt często przyjmowane antybiotyki i preparaty kupowane bez recepty? Czosnek. W właściwości, czosnek ma właściwości lecznicze, a także wysoka wartość zdrowotna. Jest doskonałym środkiem dezynfekującym i ma działanie profilaktyczne w chorobach infekcyjnych. Bakteriobójcze działanie czosnku jest wykorzystywane do leczenia zarówno infekcji dróg oddechowych, katar, kaszel, ból gardla, jak i przewodu pokarmowego. Swiezy Czosnek działa przeciwmiazdzycowo i obni zacisnienie. W swoim składzie zawiera m.in. witaminy A, C, PP, wapn, zelazo, potas siarkę, jak i sladowe ilości pierwiastków takich jak selen i german, które ograniczają powstawanie komórek nowotworowych i hamuje ich rozwoju. Dzięki temu czosnek jest coraz bardziej doceniany w zapobieganiu chorobom nowotworowym i układu krążenia. Czosnek działa również jak antybiotyk. Oklady z czosnku, stosowanie, zmiany skórne, tradzik, czy raki, liszaje, czosnek utrzec z miodem i dobrze podgrzać, ciepla papkę na lozyc na chore? Miejsce Przykryć gaza i zabandazować na 1-2 godziny świeżo powstale odciski, czosnek utrzeć z oliwa, i po wymoczeniu skóry smarować miejsce z odciskiem. Ukaszenia owadów czosnek, przeziebienie, przy przeziebieniu najlepsze będzie mleko z miodem i roztartym czosnkiem, lub sok z cytryny z miodem i czosnkiem. W okresie jesienno-zimowym dla milosników nalewek polecamy również nalewkę czosnkowa która szybko i skutecznie wzmacnia i odparnia organizm. Składniki, stolgie czosnku 0.5 L wódki, 40% przygotowanie krok po kroku, rozdrobniony czosnek, zaladz wódka, następnie trzymać go przez 10 dni w temperaturze pokojowej, co jakiś czas wstrzasajac. Po 10 dniach przecedzić, przelac do butelki i schować do lodówki. W okresach wzmozonego osłabienia odporności stosować 2-3 razy dziennie, 10-20 kropli na 1-4 szklanki wody. Rozdrobniony czosnek zalad wódka. Następnie trzymać go przez 10 dni w temperaturze pokojowej, co jakiś czas wstrzasajac. Po 10 dniach przecedzic, przelac do butelki i schowac do lodówki. W okresach wzmożonego osłabienia odporności stosować 2-3 razy dziennie 10-20 kropli na 1/4 szklanki wody. Uwaga: mocny zapach czosnku można częściowo złagodzić jedząc jednocześnie świeżą natkę pietruszki, selera, lubczyku, ziarenka kawy palonej lub jabłko.